Cześć! Znacie mnie już trochę i wiecie, jak ważna dla mnie jest gra światła i koloru. Gdziekolwiek więc jestem, czy w małej, czy w dużej miejscowości, zawsze wybieram jeden wieczór, noc, o dobrej przejrzystości powietrza, by zatrzymać w kadrze te piękne widoki. W weekend 20 stycznia dane mi było tuptać ulicami Świdnicy. Starówka i pobliskie ulice. 55 tysięcy ludzi to nieduże miasto, ale otrzymało nagrody za oświetlenie najładniejsze w Polsce i za najpiękniejszą inwestycję oświetleniową związaną z Parkiem Centralnym. Zobaczcie sami, jak to wygląda przy pięknej pogodzie, 0 stopni, bez opadów. Coś pięknego. Świdnica jest porównywana z Wrocławiem, ale śmiem twierdzić, że Starówka nocą wygląda piękniej. Mamy tu jeszcze oświetlenie świąteczne, ale akurat w tej dziedzinie Prym Biedzie Wrocław zdobywał nagrody za oświetlenie świąteczne. Te czynne, nawet nocą, kramy z kwiatami też robią robotę, całe oszklone, podświetlone. Piękny jest ten rynek. Sami powiedzcie. Niestety z uwagi na oszczędności teraz energetyczne w parku nie mogłam obejrzeć iluminacji odnowionego mostu i tak dalej. Nawet nie wybierałam się. Następnego dnia w ciągu kilku godzin spadł śnieg, zrobiła się mgła i sami widzicie, jak wygląda miasto w takich warunkach. Więc wieczorem poszłam zobaczyć, jak to wygląda w takich warunkach i muszę powiedzieć, że światło nadal robi dobrą robotę. A że akurat Wrocław i Szczecin są najbardziej uprzejmymi miastami w Polsce, to zapraszam Was na Dolny Śląsk. Pospacerujcie, zobaczcie. Baza turystyczna super.